Gdzie się nauczyłeś takie spojrzenie? Jak uwodziłem dziewczyny. Właśnie miałam się pytać, czy tak podrywasz dziewczyny. To ile dziewczyn masz? Miesięcznie? No. Ojejku. Z 15. Wow. 15? No 30 dni, 15 dziewczyn, jedna szansa na dzień. To jesteś taki player. Ale to jest podryw, czy to jest sukces? To jest bardziej podryw. No, lubię się bawić. Znaczy nie w tym sensie. To tylko takie złudzenie. Naprawdę jestem miłym chłopakiem. Wiem, że wyglądam trochę jak taki bad boy, ale to naprawdę jest styl bycia, styl ubierania. Dziewczęta się podoba. Bo było dużo dziewczyn, tak? No i potem to się zamieniło, że je rozkochuję, coś w ten deseń. Potem doszły imprezy, różne sytuacje. O! Taki zadowolony z siebie. A, tak do dołu chcesz, tak? Nie, trochę wyżej, wiesz, żebyś miał tak, o, tak jest lepiej. Super, spójrz na mnie, teraz. Tak, tylko tak, na luzie, super. Twarz super. Uśmiech świetny, proporcje. Już dużo gorzej. Da się nad nimi popracować. Tak. Jakub jest z siebie bardzo zadowolony. Takim trzeba być w życiu. Więcej się osiągnie na pewno. Jedno, co się martwię, że może ten taka, że ta... Pewność siebie może iść w za bardzo złą stronę, taką arogancką. To na tym musisz troszkę popracować, żeby ludzie cię polubili, żeby cię brali też na serio. Ale na dzień dzisiejszy, congratulations, przechodzisz dalej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Witamy na bootcampie.